Trochę minęło od poprzedniego odcinka z Jurassic World Evolution 2, ale spokojnie przygotowałem dzisiaj coś naprawdę bardzo fajnego. Są to nowe hybrydy, które dzisiaj poobserwujemy sobie w akcji. Niestety nie mam pojęcia, jak dokładnie te hybrydy się nazywają, w tym sensie mam na drugim monitorze listę, ale będę chciał też odgadywać po prostu te hybrydy. One są inspirowane grą Jurassic World Alive, czyli to są takie Pokémony Go, tylko w świecie właśnie dinozaurów i tutaj mamy piękne, naprawdę piękne i dość dziwnie wyglądające hybrydy i po prostu będę chciał sprawdzić, która z tych hybryd będzie najpotężniejsza, więc co? Usiądźcie sobie wygodnie, zostawcie lajka pod filmem, jeżeli chcecie więcej takich odcinków i ja biorę już widok z pierwszej osoby, cyk, bo tak się najlepiej to wszystko obserwuje. Bierzemy, włączamy, ukrywamy interfejs użytkownika i zobaczymy, gdzie będą pierwsze bitwy i czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, czy na przykład nie będzie żadnych crashy, bo tego troszeczkę się boję. I co tak patrzysz? Widać, jak się zbliżymy, to te tekstury nie są najwyższej jakości. Widać, że to nie jest jakby oficjalne. I ktoś mi pisał ostatnio, że Flotar wychodzi nowy DLC do Jurassic World Evolution 2, ale nie widziałem nowego DLC. Jedyne, co widziałem, to tanie gierki na KINGUINie. Skoro Flotar 5% tani, giveaway się kończy ostatnie chwile, żeby wziąć w nim udział, więc polecam oczywiście sobie to sprawdzić i zastanawiam się, co to są za dinozaury. Oj. Któryś może z nich to jest Albertospinus? Na przykład tego bym nazwał. Tak, to jest Albertospinus. Ta hybryda. Ucieka. Dobra, czyli ten nie walczy. Ten to mógłby być karno. Czekajcie, ja tak patrzę. Co my tutaj mamy? Nie wiem, chyba nie ma sensu. A może to jest właśnie połączenie, właśnie Spino. Jest tutaj coś takiego jak Modern Rex. I to jest chyba Modern Rex. Wygląda przepięknie. O, dziabnął go tutaj. I ten widzę, że próbuje uciec. Nie wiem, z kim on walczy. To jest właśnie piękne, że ja jednocześnie wam nie psuję przyjemności z oglądania tych walk, bo nie wiecie, który to jest dinozaur i ja także nie mam pojęcia, który to jest dinozaur. I coś miałem jeszcze powiedzieć, że na Humble Bundle aktualnie można kupić Jurassic World Evolution 1, pierwszą część za 1 euro, czyli 4 zł. Jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, to polecam też sobie obczaić tą promocję, bo naprawdę za 4 zyko pierwszą część, aż żal po prostu tego nie kupić. Mam nadzieję, że mi gra nie będzie lagowało, bo z tego, co widzę na podglądzie, to mogą być małe problemy z tymi FPS-ami, ale liczę na to, że to tylko jest jakby u mnie. O kurde, to jest, mogę wam powiedzieć, to jest Alloraptor, czyli połączenie raptora i alozaura. Tak wygląda właśnie ta hybrydka. One są troszeczkę zmodyfikowane, wiecie, żeby miały podkręcone atak, podkręconą obronę, żeby te walki były odrobinę ciekawsze. A ten sobie odpoczywa. No mówię, jak się podejdzie, tak naprawdę blisko to widać, nie? Że te tekstury są takie, no nie najwyższej jakości, ale tak z daleka, o na przykład z tej odległości, no to już jest git. Już wszystko wygląda fajnie, zobaczmy czy mamy jakąś walkę tutaj. To jest Modern Rex, to już wiemy, tamten to jest Alloraptor. To jest, tak sobie zerkam i to najprawdopodobniej, moi drodzy, będzie Hadros Lux. Wiem, nic wam to nie mówi, spokojnie, mi też. Ale ważne, że to jest po prostu nowa, jakaś unikalna hybryda. Ten maluch? Myślałem, że on chce zaatakować tego Modern Rexa, ale nie, po prostu on sobie przybiegł obok niego i tyle. On troszkę wygląda jak połączenie Indominusa Rexa i Triceratopsa. No, takie bardzo dziwne połączenie i właśnie, jeszcze dla fanów Ark Survival Evolved, jakby powtarzam po raz kolejny, mam już od jakiegoś czasu nagrany odcinek z tej serii Primal Fear, czyli z tego bardzo ciężkiego moda właśnie do gry Ark Survival Evolved i pierwszy odcinek będzie w sobotę, już w tę sobotę jakby jest premiera tego i polecam sobie obejrzeć, bo będzie to w troszeczkę innym stylu. I na razie testowo nagrałem po prostu jeden odcinek, żeby zobaczyć, czy wam się to spodoba, więc polecam jakby sobie w sobotę wbić na kanał i zobaczyć, obejrzeć ten film, bo naprawdę jest to coś innego i nawet jeżeli znacie Ark Survival Evolved, no to będzie kompletnie nowe spojrzenie na tą grę, tak bym powiedział. Dobra, i na razie z tego co widzę jest totalna chillera, nikt z nikim nie walczy, chociaż na twoim ciele, ojoju. Na twoim ciele można zaobserwować troszeczkę, no, że jesteś ranny. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. O, mamy walkę. Mamy jakąś walkę. Zobaczymy, który z nich... One w ogóle wyglądają jak takie wyjęte z horroru. Jakby takie nieudane, nieudane połączenia genetyczne. Troszkę Scorpiosa Rexa mi to przypomina. wiecie, też taki dziwnie wyglądający, ale jednocześnie pasujący do gry. To one troszeczkę bardziej w stronę takiego fantazji idą, ale też są całkiem spoko. W sumie może na drugi kanał sobie zacznę nagrywać Jurassic World Alive. No, może obczaję. Linka macie w opisie do mojego drugiego kanału, jeżeli chcecie. I ktoś tutaj się wywalił. On chyba został wykrwawiony. No, niestety. On został wykrwawiony, a ten... ten nadal sobie chilluje i po prostu trzyma się z daleka od każdego niebezpieczeństwa. Dobra, mam kolejną informację. Ten tutaj jegomość nazywa się Tyreostronics. Nie wiem, czego to jest połączenie i czego to jest hybryda, ale zobaczmy, czy tutaj się toczą jakieś walki, bo wydaje mi się, że może... lada moment, zaraz coś być. A gdzie jest ten mały? Tam, on cały czas ucieka. Dobra, cały czas ucieka. O, i szykuje się kolejna walka. Zaraz zobaczymy. On w sumie wygląda najdziwniej. Jeżeli miałbym ocenić, który mi się najmniej podoba, to chyba ten dinozaur, a ten... Nie, czekajcie, tego bym dał tak po środku, bo coś mi brakuje tutaj, jakby ta głowa jest troszeczkę zbyt mocno zgarbiona, ten łeb bardziej. Ten wygląda też potężnie, wiecie, ma kolce, to znaczy, że jest mocny. T-Rex jak zwykle sobie leży, ten... Nie wiem, że on poszedł spać. Okej, to w ogóle poszedł spać. Niczym się nie przejmuje. Oj, czyżby ktoś próbował tego malucha zaatakować? Chyba ten maluch to jest top 1. No, jeżeli miałbym wybrać, który mi się najbardziej podoba pod względem wyglądu, no to właśnie to by był ten maluszek, który sobie tutaj cały czas ucieka. A my czekamy na kolejną walkę, bo powiem wam, że troszeczkę one przystopowały. No, chyba będzie jakaś walka. Mam nadzieję, że będzie, bo już dawno naprawdę nie było i mamy rzeczywiście. O kurde, ale go tutaj popchnął. No i fajnie się obserwuje te walki z tej perspektywy. Zobaczymy, który z nich wyjdzie zwycięsko. Czy Albertospinos, czy... Okej, Albertospinos po prostu wygrał. Brawo. Brawo dla ciebie, kolego. Niestety ciebie już żegnamy z tego mini turnieju hybryd. A jeszcze zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Ty sobie poszedłeś spać? A, ty sobie śpisz. Okej, czyli zobaczcie, że ten roślinożerny tak długo przetrwał, że nawet ten Modern T-Rex przetrwał krócej niż ten zwykły roślinożerny dinozaur. No, w końcu coś się zaczyna dziać, bo już myślałem, że one wszystkie będą żyły ze sobą w zgodzie, ale okazuje się, że nie i w międzyczasie umarł kolejny dinozaur. Nawet nie zwróciłem uwagi kiedy, ale on chyba się wykrwawił albo coś takiego, bo nikt go nie atakował, tylko po prostu nagle się położył i umarł. O! I to nie jest jeszcze koniec? Naprawdę? Naprawdę? Ty jeszcze będziesz próbował uciekać, kolego? To nie ma sensu. I no została trójka, w sumie zostanie zaraz trójka, no bo tego gościa pożegnamy i zostanie ten roślinożerny, który był moim pretendentem do pierwszej śmierci i ten maluch, który... powiem wam, że tak dobrze się ukrywa, że teraz nawet nie mogę go znaleźć. No i mamy kolejne starcie. Wydaje mi się, że to już będzie dokładnie. To już jest koniec, a ten maluch... w sumie przed chwilą on tu jeszcze stał. O, jest. Widzę go, ale wiecie co? Wydaje mi się, że już więcej starć niestety nie będziemy widzieli, bo ten mały nie zostanie złapany, po prostu jest zbyt szybki, a ten żyje ze wszystkimi w zgodzie. Więc mamy po prostu 3 miejsca na podium, nie będziemy dalej pokazywali tych walk, ale jeżeli chodzi o te hybrydy, no to bardzo, bardzo ładnie wyglądają i czekamy na kolejny DLC do Jurassic World. Właśnie, możecie napisać, czy chcielibyście, abym powrócił do normalnej gry w Jurassic World Evolution 2. Chodzi o jakieś wyzwania albo challenge, bo jest jeszcze dużo rzeczy, których po prostu nie zrobiliśmy w tej grze. Ale czyżby ktoś tutaj atakował? Oj, uciekaj! No, nie dogoni go. No właśnie, tak jak mówiłem. Bo jest jeszcze dużo rzeczy, których po prostu nie pokazałem w grze, a pamiętam, że w jednej misji z Indominusem Rexem to po prostu przestałem grać, a w Prehistory Kingdom no niestety jest jeszcze za mało rzeczy i niektórych systemów w ogóle nie ma dodanych, żebym wam tą grę troszeczkę więcej pokazał. Na pewno będę ją śledził i jak uznam, że już wyszło na tyle dużo aktualizacji, bo to jest Prehistory Kingdom, to jest taka gra, w której też budujemy park, zarządzamy tym parkiem, ale jeszcze jest za mało kontentu, ona dopiero w Early Accessie wyszła, więc byśmy sobie do tego wrócili. A na razie wróciłbym po prostu do Jurassic World Evolution 2, więc piszcie, czy chcielibyście powrót tej serii i zobaczymy, czy ten jegomość będzie atakował. Nie, no wygląda na to, że po prostu... Ale piękna animacja. Wygląda na to, że ta trójka żyje ze sobą w zgodzie i nie będą siebie atakowali.